Widzę, że już jestem z Wami, moi drodzy. Przeczytałam sobie to, co na moim komputerze przed chwileczką się wyświetliło. Witam Was bardzo serdecznie. Mamy przepiękną pogodę za oknem. Wiosna w pełnej krasie. Myślę, że taki optymistyczny dzień i nastrój, który jest z tym związany, jest nam bardzo, bardzo potrzebny w tym dość trudnym czasie. Moi drodzy, ja się nazywam Olga Kisiel-Konopka i od ponad 10 lat prowadzę agencję OKK PR, która zajmuje się komunikacją marek architektonicznych i marek wnętrzarskich. Moi drodzy, dzisiaj będziemy gościli w przepięknym wnętrzu domu Kasi Szostakowskiej. Natomiast ja bardzo serdecznie zapraszam Was do tego, żebyście dołączyli do naszej społeczności, do społeczności OKK PR i OKK Design. Zachęcam Was do tego, żebyście polajkowali nasze profile. Na profilu na Instagramie OKK PR znajdziecie też wszystkie akcje pomocowe, które wspieramy i które tworzymy. Akcje dedykowane oczywiście wsparciu Ukrainie, także zachęcam Was serdecznie do tego, żebyście się zapoznali z nimi. Natomiast bardzo serdecznie polecam też to, abyście polajkowali profile naszych partnerów dzisiejszego spotkania, mianowicie marek Cosentino, Geberit i Gala Colesione. Drodzy Państwo, partnerzy przed chwileczką wymienieni będą dzisiaj z nami. Będziemy mieli prezentację Cosentino, a na forum będą obecni przedstawiciele zarówno marki Gala Colesione, jak i Geberit. Natomiast w tej chwili bardzo serdecznie chciałabym podziękować patronom medialnym, którzy wspierają nasz webinar i są to Eldeco, Dobre Wnętrze, Czas na Wnętrze, Magazif, White Med, Veranda, Xspace, Example, Design Teka, Furni, a także Ambiente. Serdecznie dziękuję wszystkim przedstawicielom mediów. Mam nadzieję, że dzisiaj też jesteście z nami. Agenda dzisiejszego spotkania wygląda następująco. O godzinie 11:15 spotkacie się z Karoliną Drabczyk. Wielkoformatowe powierzchnie od Cosentino, o tym opowie Karolina. A o 11:35 jak zaprojektować dom? Zapraszamy do wnętrza projektantki. Tutaj Kasia Szostakowska z Kate & Co. oprowadzi Was po swoim przepięknym wnętrzu. Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie do tego, żebyście komentowali nasze dzisiejsze spotkanie. Zapraszam też do zadawania pytań, bo tak jak wspomniałam, nasi eksperci są dzisiaj do Waszej dyspozycji. Zarówno Karolina Drabczyk, jak i przedstawiciele marki Gala Colesione, a także Cosentino. Warto też wspomnieć, że te trzy marki, które dzisiaj są z nami, są też obecne we wnętrzu Kasi Szostakowskiej. Kasia opowie o tym podczas swojej prezentacji. A ja w tej chwili chciałabym słów kilka na temat naszego partnera Gala Colesione przedstawić, drodzy Państwo. Polska marka Gala Colesione specjalizuje się w produkcji mebli tapicerowanych, sofach, narożnikach, szeslągach, pufach, krzesłach i fotelach. Są to meble tapicerowane skórą lub różnymi rodzajami tkanin. Wzrok przyciąga ich ciekawe wzornictwo oraz fakt, że można je zamówić w jednym z wielu kolorów do wyboru. Znajdziemy tu zarówno konstrukcje o stałych rozmiarach i kształtach, jak i rozwiązania modułowe, które można samodzielnie skonfigurować i dopasować do własnych potrzeb. Rozkładane do spania mogą być zarówno sofy tej marki, jak i narożniki. A spora część mebli dysponuje również pojemnikami na pościel, co jeszcze bardziej podnosi wygodę ich użytkowania. Poszczególne modele wyposażono w wiele dogodnych funkcji, takich jak regulowane zagłówki, podłokietniki i podnóżki, wysuwane siedziska, elektryczne sterowanie, bar ze schowkiem, czy port USB do ładowania telefonu, komputera czy tabletu. Drodzy Państwo, tutaj współpraca z architektami, projektantami, na to liczy Gala Colesione. Współpraca ze znanymi pracowniami architektonicznymi, jak również indywidualnymi projektantami wnętrz pozwoliła wypracować profesjonalne, atrakcyjne i przejrzyste formy kooperacji, bez względu na jej skalę. Firma zachęca do zapoznania się ze specjalnym programem współpracy marketingowej dla architektów. Program ten nosi nazwę Program Architekt. I drodzy Państwo, zapraszam Was, tak jak wspomniałam, do tego, żebyście zajrzeli na profil Gali Colesione na Instagrama, a także na stronę internetową marki www.galameble. Na naszym forum jest także ekspert, przedstawiciel marki Gala Colesione. Zachęcam do zadawania pytań. Kolejnym partnerem naszego dzisiejszego spotkania jest Grupa Geberit. Grupa Geberit to ekspert
to europejski lider w produkcji zaawansowanej technologii sanitarnej. Od momentu powstania w roku 1874 jest pionierem w tej sektorze. Nieprzerwalnie ustanawia nowe trendy swoimi wszechstronnymi rozwiązaniami. Geberit posiada przedstawicielstwa w blisko 50 krajach w Europie i na świecie. Skupia w swoich zasobach 30 zakładów produkcyjnych. Zakres produktów obejmuje linię systemów sanitarnych, są to systemy instalacyjne, spłuczki, baterie umywalkowe, systemy spłukiwania, syfony, toalety myjące, wyposażenie łazienek, ceramikę sanitarną, meble łazienkowe, kabiny i wanny oraz systemy rurowe, systemy wodociągowe i systemy kanalizacyjne. Drodzy Państwo, dzisiaj chciałabym serdeczną uwagę zwrócić na Geberit Acanto, system mebli modułowych. Natomiast po więcej inspiracji zapraszam Was bardzo serdecznie na stronę Geberit, a także na Instagram marki Geberit. Dzisiaj dostępny będzie również ekspert marki, także jeżeli macie pytania, serdecznie proszę o kierowanie ich do eksperta, który dyżuruje na naszym forum. Drodzy Państwo, a w tej chwili zapraszam przedstawiciela marki, przedstawicielkę marki Cosentino, Karolina Drabczyk, Design Sales Manager w firmie Cosentino, opowie o szerokim zastosowaniu płyt wielkoformatowych w przestrzeniach domowych. Także zapraszam, widzę Karolino, że jesteś już z nami. Proszę Cię jeszcze o włączenie mikrofonu. Witaj serdecznie. Witam. Oddaję naszych widzów w Twoje ręce, a ja się pojawię po prezentacji. Będziemy, drodzy Państwo, odpowiadać na Wasze pytania. Także chętnie jestem do dyspozycji, natomiast tutaj zapraszam też i przypominam o tym, żebyście zadawali pytania i komentowali nasze forum. Do zobaczenia. Dzień dobry, dziękuję bardzo za głos. Chciałabym się przywitać, nazywam się Karolina Drabczyk. Na wstępie chciałabym zachęcić do naciśnięcia takiego przycisku, który jest u góry ekranu, niebieski, zobacz więcej. Pozwoli on nam na kontakt. Tam bowiem jest formularz, w którym prosiłabym o uzupełnienie wszystkich spól. Dzięki temu dotrze do mnie formularz i będę mogła się z Państwem skontaktować po spotkaniu w najbliższych dniach, żebyśmy mogli ustalić jakiś termin spotkania, czy zapewne będą pytania o próbki, także też właśnie tym przyciskiem pokierujemy się właśnie w stronę możliwości zdobycia tych próbek. Chciałabym zacząć. Wielkoformatowe powierzchnie od Cosentino. Dokładnie tak, jak je zaprojektujesz, zgadza się. Powiem pokrótce o naszej marce. Przepraszam. Tak. Czy znasz wszystkie marki Cosentino? Cosentino jest dużą grupą, nadal firmą rodzinną, pochodzącą z Hiszpanii. W swoim portfolio mamy, tak jak widzimy, Silestone, Decton i Senza. Myślę, że z kilkoma brandami, mam nadzieję, Państwo się kiedyś spotkaliście. Mam nadzieję też, że będziemy mieli przyjemność współpracować w przyszłości. Otóż Silestone to nasz brand, który jest z nami ponad 30 lat. Najbardziej rozpoznawalny na świecie brand Decton jest troszkę młodszą marką. Kilkanaście lat produkujemy go w Hiszpanii. Są to ultrakompaktowe płyty wielkoformatowe, które rzeczywiście spełniają swoje zadanie w zasadzie w każdym miejscu we wnętrzu, w jakim sobie wymyślimy. Senza natomiast to bardzo unikatowa kolekcja kamieni naturalnych z nietypową i bardzo skuteczną, trwałą impregnacją. Pokrótce z każdym z tych produktów powiem kilka słów. Silestone. Przy marce Silestone należy wspomnieć o technologii Hybrid, która jest unikatową, taką hybrydową powierzchnią stworzoną z minerałów i z produktów z recyklingu. Powiem, coraz rzadziej mówimy o produkcie Silestone jako konglomeracie kwarcowym, dlatego że on będzie się stawał coraz bardziej produktem mineralnym, ze względu na to, że mamy na myśli to, aby produkt, który już od momentu pozyskania komponentów do jego stworzenia, przez jego produkcję, obróbkę i użytkowanie, był jak najbardziej przyjazny środowisku i człowiekowi. Chcemy być, zawsze bliskie nam jest relacja z przyrodą oraz spoglądamy bardzo, bardzo blisko w stronę zrównoważonego rozwoju. Jest to hasło, które nam rzeczywiście towarzyszy przy
całości naszej pracy w Cosentino. Także Hybrid Plus, chciałabym, żebyście Państwo się zaznajomili z tą technologią, dlatego że od tego roku wszystkie płyty, które już produkujemy pod brandem Silestone, są właśnie produkowane z tą technologią. Nie mniej niż więcej. Jest to produkt, który na pewno wykorzystuje minimum 20% materiałów z recyklingu, 100% energii, które pozyskujemy do produkcji, jest uzyskane z odnawialnych źródeł oraz 99% wody jest w takim obiegu zamkniętym, czyli nie marnujemy tej wody, wykorzystujemy, czyścimy ją i jeszcze raz korzystamy z niej w dalszym procesie produkcyjnym. Hybrid Plus w Silestone absolutnie nie zmienia osiągów, właściwości tego materiału. Nadal jest to wysoce odporny na plamy materiał, który fantastycznie sprawuje się na blatach kuchennych, blatach łazienkowych, ale możemy też zaprojektować go na wysłonach ściennych, dlatego że grubości 12 mm otwierają nam tę możliwość i dają ją dzięki czemu możemy zaprojektować 12 mm dekton. Zarówno wysłonie w kuchni nad blatem, oraz w łazience na wysłonach ściennych czy na posadzkach. Jest to trwały materiał, który, wspomniałam o posadzce, tak, możemy też zainstalować na posadzce w domu, jako element dodatkowy kontynuacji koloru w kuchni, nawet na miejscach wejściowych do domu, gdzie jest troszeczkę większe natężenie ruchu. Jedyne, o czym pamiętamy, zawsze jest to materiał, który montujemy wewnątrz, nie na zewnątrz. 25 lat gwarancji, tak, znając swój produkt bardzo dobrze, Cosentino daje możliwość wydłużenia tej gwarancji konsumentowi do 25 lat po uprzedniej rejestracji na stronie internetowej. O, widzę pytanie. Tak, odporny na zaplamienia tłuszczem też. Wynika to z tego, że jest to materiał o bardzo minimalnej, znikomej porowatości i plamy zwykle dzieją się powierzchniowo. Czyli jest kwestia dobrego rozpuszczenia plamy i zmycia jej. Sugerowałabym rzeczywiście dbanie i sprzątanie takie, powiedzmy, dokładniejsze, czyli z płynem, z gąbką raz w tygodniu, dlatego że pamiętajmy, w kuchni zdarza nam się rozcierać pewne tłuszcze na blacie, także żeby ta powłoka była zwykle zmyta z powierzchni blatu. Tak sprawdzi się też w łazience przy dużej wilgoci. To wszystko wynika z tego, że jest to materiał o bardzo minimalnej porowatości. Dziękuję. Teraz pokrótce kilka haseł, które dotyczą materiału Dekton, który jest dla mnie bardzo bliski, bardzo, bardzo przyjemny w projektowaniu i w zastosowaniach, dlatego że tutaj on nam daje wachlarz możliwości nieskończony. Jest to materiał, który jest stworzony z samych minerałów, czyli można by powiedzieć, że to jest zupełnie naturalny materiał, który jest spojony tylko i wyłącznie procesem technologicznym, dzięki któremu został stworzony. Także mamy naturę, którą jesteśmy w stanie kontrolować, jeśli chodzi o jej wygląd, wymiar i kolor. Ten produkt, tak jak powiedziałam, nie ogranicza nas w projektowaniu z tego względu, że możemy zastosować go zarówno na zewnątrz, na chodniku, na zewnętrznych blatach stołów tarasowych, nawet na powierzchniach tarasowych, na elewacjach. Też mamy takie projekty bardzo ciekawe i później wchodząc do wewnątrz, trend, zdarzało mi się zobaczyć w projektach trend, w którym zewnętrzna posadzka wchodzi do domu lub na odwrót, jest w każdym razie tym samym materiałem. Dekton daje nam takie możliwości. Co więcej, produkowany w grubościach od 4 mm przez 8 mm, 12 i 20. Czyli widzimy tutaj, że mamy zarówno blaty kuchenne, nośne elementy oraz pokrycia, czyli okładziny ścienne, okładziny frontów mebli, okładziny drzwi. Grubości tutaj rzeczywiście dają nam znacznie więcej możliwości. Materiał jest, cały proces, technologia stworzenia jest taką połączeniem technologii tworzenia powierzchni kwarcowych, szklanych oraz porcelany. To jest takie wypiekanie cząsteczek. Minerały są w procesie technologicznym najpierw traktowane prasą 25 tysięcy ton, która za jednym razem ściska materiał, następnie
płyta wjeżdża do pieca, w którym od 0 stopni do 1200 stopni pokonuje trasę 150 metrów i z powrotem, co powoduje taką zbicie, spieszczenie, syntezację tych cząsteczek. Tu materiał jest już prawie absolutnie nieporowaty, odporny na zarysowania, bardzo wysoce odporny na plamę i na wszelkiego typu chemię. Tutaj, jeśli chodzi już o szorowanie go, tak, zdecydowanie dekton matowy możemy spokojnie wyszorować, jeśli jest taka potrzeba, aczkolwiek wydaje mi się, że lepszą technologią jest czyszczenie na zasadzie rozpuszczania plamy, która tworzy się na wierzchu. Materiał nieporowaty powoduje to, że brud czy bakterie nie penetrują do wnętrza, do mikroporów, które w tym materiale po prostu miejsca nie mają. Ten proces tworzenia dektona jakby naśladuje proces tworzenia się skał metamorficznych, tylko że to zajmuje tysiące lat, tutaj natomiast proces technologiczny skracamy do kilku godzin. 25 lat gwarancji, tak, to też dotyczy produktów Dekton, czyli klient otrzymuje unikatowy produkt, na który gwarancję może sobie wydłużyć do 25 lat. Kolejnym brandem jest Senza. Senza to bardzo skrupulatnie wyselekcjonowane kamienie naturalne, granity brazylijskie, granity indyjskie oraz brazylijskie kwarce. Przepiękne kamienie, które są potraktowane taką nanotechnologią, która jest przez Cosentino opatentowana, nazywamy to SenGuard. Nic więcej jak technologia nanocząsteczek, które wnikają w głąb materiału i zabezpieczają go przed plamami. Senza to kilkanaście kolorów kamieni naturalnych, które z powodzeniem możecie Państwo zaprojektować w kuchni, na blacie, w łazience też jak najbardziej, natomiast w kuchni daje nam to pewność, że klient nie będzie musiał i nie powinien powtarzać impregnacji po jakimś tam czasie, aby utrzymać jednolitość koloru. Ja przepraszam, wrócę do pytania, bo mnie zastanawia, czy może Pani... Z piekami jest dekton, tak. Spiek kwarcowy to bardzo dobra nazwa i tak, dekton będzie, w tej grupie bym go ułożyła, natomiast konglomerat kwarcowy to byłby Silestone. Tak jest najłatwiej rzeczywiście te materiały rozgraniczyć. Wracając do Senzy, przepraszam, bo chciałam odpowiedzieć na pytanie, zanim ono mi zniknie. Senza daje nam też możliwość, my jako Cosentino, producent, dajemy klientowi możliwość wydłużenia gwarancji do 15 lat na odporność na plamy. Jest to rzeczywiście jeden tego typu produkt na rynku, kamień naturalny z gwarancją na plamoodporność. Zastosowania. Bardzo ogólnie rzecz ujmując, biorąc pod uwagę nasze trzy brandy, zastosowania to od okładzin meblowych 4-milimetrowych wykonanych z dektonu, poprzez okładziny ścienne, poprzez ściany w brodzikach, okładziny drzwi, jak wcześniej wspomniałam. Tutaj mamy do czynienia z dektonem, bo rzeczywiście dekton w grubościach 4 mm, 8, 12 i 20 jest produkowany. Stoliki nocne, tak, małe blaciki stolików nocnych możemy wykonać nawet z grubości 4 mm, tylko wówczas, gdy będą one przyklejone w całości do pewnego rodzaju podkładu, czy to jest stolarskiego, czy innego elementu. W łazienkach nasze materiały odnajdują się fantastycznie jako posadzki, jako brodziki, które też produkujemy jako gotowe elementy, o których za chwilkę powiem. Blaty włącznie z umywalkami, ściany. W kuchniach na pewno zaprojektujemy blaty kuchenne, blaty wyspowe z materiałów w grubości 12 mm i 20, czyli tutaj mówimy już i o dektonie, i o silestonie. A podłogi wewnątrz, tak, silestone w grubości 12 mm. Takich projektów zdarza się wykonywać sporo w momencie, kiedy jest życzenie klienta jednolitości wzoru. Parapety, tak, wewnętrzne silestone, natomiast kiedy bierzemy pod uwagę dekton, możemy już też wykonać zewnętrzne parapety. Okładziny kominków, tak, dekton jest materiałem odpornym na wysokie temperatury i on może być zastosowany w kontakcie z takim źródłem ciepła, czyli okładzina kominka. Przestrzenie zewnętrzne, tutaj tak, tu już tylko dekton i mamy pełen wachlarz kolorów i grubości, w zależności od zastosowania.
To tak pokrótce o zastosowaniach naszych materiałów wielkoformatowych. Teraz pokażę kilka zdjęć realizacji, czyli już takich żywych, ciekawych już propozycji gotowych. Tutaj mamy na zdjęciu okładziny ścienne i blaty wykonane z jednej z nowych kolekcji Sunlit Days, Archie Laret. Kolekcja w ogóle jest bardzo... jest zestawem kolorów ziemistych, naturalnych, nawiązujących do natury, w wykończeniu suede, czyli takim satynowym, matowym, bardzo eleganckim, przyjemnym w dotyku. Tutaj dwucentymetrowy blat stołu, natomiast blat roboczy w kuchni już jest 12 mm, taka sama grubość jest okładziny ściennej. Na kolejnym zdjęciu widzimy Far White z tej samej kolekcji na okładzinie ściennej i tutaj ciekawą rzeczą jest pogrubienie blatu. Tak, materiały Silestone można pogrubiać, czyli możemy wywoływać grubość dowolną, bazując na naturalnych grubościach produkowanych płyt 12 mm i 20 mm. Nawiązując do zdjęcia, które było przed chwilą, uzupełnieniem kolekcji Silestone jest produkt Integrity. Fantastyczny produkt, który uważam, że świetnie uzupełnia całe portfolio. To dokładnie jest ten sam materiał, z którego tworzymy płyty. Z niego jest wykonany odlew zlewu, czyli jest to zlew z obłymi krawędziami. Nie jest to kanciasty zlew, dzięki czemu mamy ułatwione czyszczenie, ułatwioną dbałość i utrzymanie codzienne. Co więcej, mamy kilka różnych modeli i rozmiarów tych zlewów. Występują one również w kolekcjach, nie tylko monokolorach, które są tutaj pokazane na tym zdjęciu, ale co zobaczymy na kolejnym. Tak, w kolekcjach z żyłką, w kolekcjach, w których są różne dodatki albo wzory, tak, też możemy zamówić zlewy w poszczególnych wymiarach czy modelach. I dostępne są one w dwóch wykończeniach, w polerze, ale też w wykończeniu suede. Tak, piękne, to wygląda bardzo ładnie, zwłaszcza w sytuacji, w której tutaj widzimy, kiedy zlew jest skierowany z blatem. Tutaj mamy taki efekt monolitu, jednolitego przejścia takiego na blacie. Bardzo fajny jest to zabieg w momencie, kiedy ograniczamy ilość kolorów, odcieni w danym wnętrzu, utrzymujemy wnętrze w bieli. Tak, korzystając z jednego z kolorów Silestone białych, możemy też wykonać zlew, a nawet umywalkę do łazienki i wtedy jakby tą jednolitość koloru zachować na ścianie, na blacie i w umywalce, ba, nawet na froncie meblowym. Na kolejnym slajdzie widzimy zastosowanie wielkoformatowych płyt Dekton z nowej kolekcji, z kolekcji Liquid. I tutaj widzimy, że rzeczywiście zarówno na posadce są płytki obiciem wanny oraz nakładką na wannie jest Dekton i na ścianach są duże formaty Dektona. Po prawej stronie też umywalka, czyli taki zestaw umywalka razem z blatem, jest też wykonana z tego samego materiału. Na kolejnym zdjęciu widzimy wyjętą trochę z projektu płytę Optima. To jest taki nowy produkt Dekton. To po prostu płyty, które są produkowane w troszeczkę mniejszym formacie. Bardzo poręczne, bardzo wygodne, zwłaszcza dla wykonawców, którzy mogą sobie manipulować płytą dowolnie już na budowie. Płyta ma 2,60 na 100, jest w grubości 4 mm. I rzeczywiście dzięki temu możemy ją stosować, przyklejając ją do ściany, od podłogi do sufitu. Jedynie co wykonawca powinien wyciąć otwory i ewentualnie sformatować płytę. Także bardzo przydatny produkt w tej chwili, rzeczywiście często i przeze mnie proponowany i często stosowany. Tutaj widzimy Dekton Slim, czyli Dekton Slim to nic innego jak po prostu Dekton w grubości 4 mm. Jego zastosowania, tak jak widzimy, możemy przykleić go do ściany, do frontu lub do placiku małego stolika, który ma podbudowę. Bardzo ładnie jesteśmy w stanie szybkim zabiegiem zmienić troszeczkę wygląd tej kuchni, dodając fronty ze spieku w niektórych elementach. Także zachęcam, bo rzeczywiście efekt uzyskujemy bardzo, bardzo ciekawy. Podobnie tutaj już z bliska widzimy, jak ten detal wygląda. Jest to front stolarski, on jest akurat zagierowany od góry na uchwyt.
i jest przyklejony do bezpośrednio 4 mm do frontu stolarskiego. 4 mm dektony zawsze są sprzedawane z siatką pod spodem. Siatka wzmacnia materiał, ale też bardzo ładnie pracuje, dodaje takiej delikatnej giętkości, co bardzo ułatwia pracę wykonawcom na budowie. Maksymalna długość blatu, płyty wielkiego formatu mają, wrócę do tego slajdu, standardowe płyty dekton mają 320x144. Pytanie, czy 320 rzeczywiście da się do danego wnętrza wnieść, zastosować, zamontować? Wtedy tak. Silestone ma z kolei dwa wymiary płyt, są Jumbo i Normal. Normalne mają 300, Jumbo mają 324. Także można powiedzieć, że rzeczywiście są sytuacje, w których 320 jest to maksymalnym wymiarem płyty i też później blatu, który możemy zastosować. Natomiast musimy się upewnić, że da się to zainstalować w takiej formacie bez łączenia. Na kolejnym slajdzie widzimy już jakby całą łazienkę, w której w zasadzie, gdzie nie rzucimy okiem, tam są produkty Cosentino. Silestone, wielki format na ścianie, na posadzce płytki, front meblowy wykonany z dektona, a blat kuchenny to też nasz produkt. Dokładnie podobna sytuacja jest w tym miejscu. Tutaj na ścianie jest dekton Optima, czyli ten zmniejszony format 2,60x100. Płyty mają bardzo ładny wzór i bardzo przemyślane. Te kolory, które są z żyłą, z jakimś wzorem, są zaplanowane w ten sposób, że stawiając jedną płytę pionowo, drugą obok, obkręcając 180 stopni i kolejną pionowo, mamy taki wzór, jak tutaj widzimy, że jakby to nie są, nie jest to stempel, to samo dokładnie, tylko te płyty troszkę się od siebie różnią. I też gdzieś te żyły ładnie się łapią ze sobą, żeby dać ładny efekt przejścia. Umywalki, to jest to ten temat, który napomknęłam wcześniej. Otóż poszerzyliśmy kolekcję, może możliwości naszych materiałów i chcemy też wyjść trochę z tej kuchni, w której jesteśmy zadomowieni i wejść w wnętrza jakby swobodniej. Także tutaj nasza uśmiech w stronę łazienek. Otóż produkujemy gotowe zestawy łazienkowe. Blat razem z umywalką. I zarówno wykorzystujemy tutaj te obłe kolekcje Integrity, które są w łazienkach wypłycone do 10 lub 7 cm w zależności od kolekcji i są to albo nakładane umywalki na blat, albo są to podwieszane, integrowane z blatem umywalki. Tutaj będziemy widzieć na tym slajdzie znów płyty REM Optima na ścianie. Tutaj niedobrze, troszeczkę niedokładnie widać, natomiast tutaj jest blat wykonany z zintegrowaną umywalką z jednej z kolekcji BAF. Jest to blat razem ze zlewem wykonany z jednego materiału, natomiast ten nie obły, czyli taki powiedzmy sobie kanciasty, ale bardzo nowoczesny sznyt, bardzo ciekawy i też praktyczny w użytkowaniu. Wspomnieć chciałabym też w łazience o brodzikach. Tak, planując dany kolor w łazience możemy rzeczywiście zaplanować jednolitość koloru na posadzce, w brodziku, na ścianie i na blacie. To pokażę na slajdzie bardzo fajną rzecz, czyli płytki. Ciekawa, moje serce bije szybciej do płytek wykonanych z materiałów dekton, bo rzeczywiście one rozwiązują bardzo często dużo, może nie problemów, ale takich sytuacji planowania, dlatego że grubość 8 mm, która jest minimalną grubością dektona, którą polecamy jako Cosentino na okładziny podłogowe, jest dobrą grubością, ponieważ przy łączeniu z innymi, czy z podłogą drewnianą, bardzo ładnie wychodzimy na dekton plus klej w tej samej grubości, bez konieczności podkuwania i robienia dodatkowych zabiegów związanych z planowaniem tejże posadzki. Tutaj za chwilkę na samym slajdzie, zobaczycie Państwo wymiary tych płytek, ponieważ my jako producent w Hiszpanii produkujemy wielki format, ale też mamy linię, która tnie Silestone na płytki i Silestone ma takie standardowe wymiary płytek 30x30, 60x60. One zawsze są w tej grubości 12 i 20 mm. 30 mm w płytce nie ma takiej konieczności, także to nie jest w standardzie. Natomiast dekton, jak widzimy, są to nietypowe wymiary, ale są to wymiary, które
Abym mogła dać Państwu bardzo dobre rozwiązanie cenowo i jakościowo, proponujemy wymiar, który wynika z pocięcia płyty na minimalnie odpadowe formatki. Czyli dzięki temu, że zaprojektujemy 106x71 posadzkę, mamy rzeczywiście bardzo ładny produkt w bardzo fajnej cenie. Kiedy się spotkamy, na pewno zostawię Państwu taką informację, jakie to są wymiary, bo ja rozumiem, że to jest pewnie ciężko zapamiętać. W tym miejscu chciałam też przypomnieć o tym niebieskim przycisku u góry, zobacz więcej. Zachęcam do zarejestrowania się tam, żebym mogła później do Państwa wrócić z większością informacji, bo widzę, że są mi pytania o spotkanie i o próbki, także na pewno po zarejestrowaniu w tym formularzu będę mogła bezpośrednio się już z Państwem skontaktować. I wracając do płytek. Płytki Dekton w grubości 4 mm, na okładziny w tych wymiarach produkujemy, w grubości 8 mm, już posadzki, też okładziny, w grubości 12 i 20 mm, czyli tutaj jakby pełen wachlarz grubości. Bardzo fajne zdjęcie, które pokazuje tutaj całe wnętrze, w którym rzeczywiście architekt poszalał i miał naprawdę duże możliwości, co bardzo ładnie, bardzo ciekawy i spójny projekt się połączyło. Meble, tak, jest to taki dla nas nowy obszar, który myślę, że jest bardzo ciekawy i warto byłoby go rzeczywiście zagospodarować, bo loftowe wnętrza, elementy blatów, tak, jak najbardziej pięknie komponuje się zarówno Silestone, jak i Dekton na pokryciach takich mebli czy komodek, co później też zobaczymy. Okładziny zewnętrzne. Dekton otworzył nam drzwi do fasad. Bardzo ciekawe projekty w tej chwili, pracujemy nad kilkunastoma takimi rozwiązaniami w naszym kraju. Tak, Dekton możemy zastosować na fasadzie, jest odporny na różnice temperaturowe, na wysokie, niskie temperatury, jest odporny na działanie warunków atmosferycznych nad morzem, czyli soli. Nieporowatość tego materiału rzeczywiście otwiera znacznie więcej możliwości przed nami. Pigment, którym on jest barwiony, jest organiczne, także absolutnie nie wpływa na niego promieniowanie UV. Bardzo dużo fasad mamy już zamontowanych w Hiszpanii, w Skandynawii, co nam pokazuje dużą rozbieżność temperatur oraz możliwości, jakie za sobą niesie wykorzystanie tego materiału. Jeśli chodzi o fasady, mam w firmie super pomoc kolegę, który wyłącznie fasadami się zajmuje, także zachęcam, jeśli Państwo będziecie mieli pytania, proszę o kontakt poprzez formularz, bo Miłosz z chęcią razem wspólnie się z nami spotka i na pewno znacznie więcej powie o fasadach, ponieważ oprócz tego, że jesteśmy w stanie dostarczyć produkt, to jeszcze też rozwiązania dotyczące montażu fasad wentylowanych. Jeszcze jeden rzut na realizację, w której tak troszkę mniejszy format po lewej stronie, Oryx i Sirius w dużym formacie zostały zamontowane i jest to też fasada wentylowana. Jeśli jakiś inny pomysł, jak najbardziej. Jestem tutaj po to, żeby Państwu też pomóc, podpowiedzieć. Bardzo często mamy projekty, z które może tutaj taka realizacja, jaką Państwo macie na myśli, nie pojawiła się. Tak, bardzo chętnie pomogę i znajdziemy jakieś wspólne rozwiązanie do tego projektu, czy do tego pomysłu. Chciałabym podziękować za uwagę. Dziękuję bardzo, Karolino. Jeżeli chodzi o pytania, widziałam, że na forum była też Aneta i udzielała odpowiedzi, także nie będziemy robili sekcji pytań i odpowiedzi w tej chwili. Ja tylko chciałabym, żebyście, drogie panie, sprawdziły, bo ten link, który został umieszczony, dostałyśmy od was, czy z nim wszystko w porządku, bo widzę tutaj na forum zapytania i konsternacje. Zainteresowanie rejestracją u was jest bardzo duża, więc tutaj prośba, Karolino, do ciebie i prośba do Anety Konowrockiej, abyście sprawdziły, czy ten link, który od was dostałyśmy, wszystko z nim ok i wyjaśniły na forum, czy faktycznie tak to powinno wyglądać. Dziękuję bardzo, Karolino. Ja też, bo były tu pytania o realizację Cosentino, zapraszamy serdecznie na Instagrama, tam naprawdę na Instagrama, na stronę internetową, tam jest bardzo dużo przepięknych realizacji. A ja w tej chwili zaproszę już naszego gościa specjalnego, czyli projektantkę Katarzynę Szostakowską. Kasia jest właścicielką studia projektowego Kate & Co i serwisu wnętrzarskiego Polish Design by Kate & Co. W swoich wnętrzach wykorzystuje dużo wspaniałego polskiego designu, ale też marki zagraniczne często się tam pojawiają. Duże nazwiska, tak jak Antonio Citterio, o którym porozmawiamy potem przy okazji łazienki. Witaj, Kasiu. Dzień dobry, witam wszystkich. Dzień dobry, cześć, cześć, Kasiu.
Gościmy w Twoim. Dziękuję za możliwość takiego spaceru wirtualnego po Twoim przepięknym wnętrzu. Tutaj widzimy fragment sesji zdjęciowej autorstwa Jasena Krzysztofa. Wiem, że stylizacja wnętrza była po stronie Ani Salak. Przepiękna sesja. Także drodzy Państwo, drodzy architekci, wiem, że na pewno widzieliście już to wnętrze na przykład na łamach Onetu, Eldeco, Dobrego Wnętrza czy innych mediów, natomiast teraz macie okazję posłuchać o inspiracjach i o tym, jak tworzył się projekt właśnie, możecie porozmawiać i zapytać u źródła, oddaję w Wasze ręce Katarzynę Szostakowską, autorkę projektu i naszego gościa specjalnego. Dzięki Olga za takie super wprowadzenie. Ja powiem tak, jak tutaj kolejny już raz mówię o moim wnętrzu, to teraz jest troszeczkę tak inaczej, bo mówię z takiej perspektywy, jednak już pół roku tutaj mieszkam, nawet ponad pół roku, więc jest to takie trochę, też od razu mogę powiedzieć o swoich doświadczeniach z niektórymi materiałami, więc śmiało po prostu możecie pytać. Ale zaczynając od tego takiego głównego pytania, czyli jak zaprojektować swoje wnętrze, no to rzeczywiście tutaj nie ukrywam, że jak wiedziałam, że ten projekt nadejdzie w końcu, że to będzie przeze mnie projektowane, no to stwierdziłam, że albo zrobię to bardzo szybko i jakoś pójdzie, albo zacznę po prostu kombinować z materiałami, z wyszukiwaniem różnych rozwiązań i tak się zapętlę, że nigdy nie doprowadzę do końca tak naprawdę. Więc szczerze mówiąc wybrałam to pierwsze podejście, ponieważ nie mogłam sobie pozwolić na to, żeby odstawić inne projekty, które się toczyły w trakcie na bok. One szły równolegle z projektem i realizacją domu. No i założyłam sobie taką podstawę, że bardzo dobrze się do tego przygotuję i później projekt zrealizuje się sam. Miałam na to założone 12 tygodni i rzeczywiście to się udało. I tutaj wy teraz widzę, możecie widzieć właśnie mój salon, z którego też właśnie tutaj teraz do was mówię, ale może tak zacznijmy sobie troszeczkę od wejścia. I tutaj chyba dobrze się na chwilę zatrzymać, ponieważ jak widzicie już od samego przedpokoju widzimy, że tutaj nie będzie dużo kolorów, tutaj nie będzie jakichś niesamowitych połączeń i akcentów kolorystycznych, ponieważ znowu stwierdziłam, że na co dzień mam tak dużo do czynienia z różnymi właśnie rozwiązaniami. Ja sama ich poszukuję, klienci czasami mnie zaskakują, proszą o coś, więc jakby kolory, wzory, faktury, to jest mój cały dzień roboczy. I stwierdziłam, że w domu chciałabym mieć taką troszeczkę oazę. Ja też tutaj pracuję, bo też jeden z pokoi to jest moja pracownia obecnie, więc stwierdziłam, że chciałabym tutaj mieć taką troszeczkę stonowaną po tym całym dniu taką oazę, można powiedzieć, spokoju. I to też widać już od wejścia, tak? Czyli wita nas biały kolor. Chciałam, żeby było przestronnie, jasno, przejrzyście. I jak sobie wchodzimy do właśnie mojej kuchni, która wita tak naprawdę wszystkich od razu od wejścia, no to tutaj już widzimy tak naprawdę zapowiedź tego, co będzie w całym domu. Oczywiście jakieś tam akcenty, tutaj się wszystko znajduje, natomiast wiedziałam, że bardzo chcę się skupić na tym, żeby wybrać sobie taką bazę. Ta baza miała być bardzo spokojna. Niekoniecznie to jest biel, ponieważ fronty szafek nie są białe, jest to RAL 9002, o który bardzo wiele osób pyta, dlatego tak go sobie zapamiętałam. No i jak widzicie właśnie przed chwilą Karolina opowiadała bardzo wiele o dektonie. Ja jak najbardziej tutaj z dektonem sobie miałam przyjemność popracować, ponieważ jak teraz widzicie na slajdzie, ja w poprzednim mieszkaniu
po pewnym, pewne, w pewnym momencie zrobiliśmy remont i ja zrobiłam tam wyspę. Wyspa nie była zbyt duża, natomiast ona była i wiedziałam, że tutaj w tym mieszkaniu absolutnie ona musi się znaleźć, w tym domu. I jedyne co było w założeniu, to że ona po prostu będzie dużo większa. No więc udało się wygospodarować wyspę, która ma długość 2,40, a na głębokość ma 1,30 m. Rzeczywiście potrzebowałam, no nie wyobrażałam sobie, że tutaj będzie materiał w jakiś sposób łączony, to musiał być jeden slab i zdecydowałam się właśnie na dekton. I tutaj to zdjęcie jest o tyle fajne, bo to jest dekton Bergen, który w powierzchni wykończenia to jest ten materiał w wersji X-Gloss. X-Gloss. I rzeczywiście na tym zdjęciu bardzo fajnie widać, że on no niemalże przypomina szkło, jak się pod kątem popatrzy. Jest to bardzo fajny efekt. Powiem szczerze, że dodatkowo powiększa całe to pomieszczenie. I nawet właśnie tutaj druga jest perspektywa, z drugiej strony widać, jak fajnie się żaluzje odbijają. Ja ten efekt bardzo lubię, w utrzymaniu jest bardzo fajny. Ja bardzo dużo gotuję, może teraz tak postarałam się posprzątać oczywiście na potrzeby tego webinaru. Natomiast rzeczywiście my jesteśmy, bym powiedziała tak kolokwialnie, heavy userami tego blatu. I wszelkie, wiem, że dużo mam pytań po drodze o kurkumę, o jakiegoś rodzaju czerwone przyprawy, o wino czerwone, o cytrynę, no to w tej chwili naprawdę tego blatu nic nie zdarło. Szczerze mówiąc, nie zakładam, że coś się z nim stanie, bo po prostu wszystko bardzo łatwo się z niego zmywa. I tutaj też widzicie na ścianie, ja też może pokażę następny slajd, o tutaj może to bardziej widać, jak chciałam też powielić efekt tego, co mamy na wyspie, na ścianie. Jest jedna różnica, ponieważ grubość samego blatu jest 2-centymetrowa na powierzchni poziomej, a na ścianie położyliśmy taki 4-milimetrową wersję, która nie potrzebowała żadnej obróbki dookoła. Jest to bardzo ładne wykończenie. Mogę tak tutaj pokazać, o jak to wygląda z boczku. Po prostu ładnie, ładnie wykończone. Nie chciałam, żeby tam się dużo działo. Ja też, jak widzicie, nie mam szafek górnych. To też było takie pytanie, jak to taka kuchnia wielka bez szafek górnych. Natomiast naprawdę uwierzcie mi, jak jest 2,40 m wyspy, która po obu stronach ma szafki, z jednej strony szuflady, z drugiej strony szafki otwierane, to wydaje mi się, że już, no ja przynajmniej tyle rzeczy nie mam, żeby jeszcze potrzebowała szafek górnych. Lubię to, że jest taka czysta forma i takie też było założenie. Tutaj na tym zdjęciu też możecie zauważyć taki mój mały zabieg. Miałam też mówić o takich, można powiedzieć, trikach. Więc jak zobaczycie na sufit, to umieściłam tam sztukaterię, która wydziela strefy, które mamy na parterze. I właśnie jedną ze stref to jest kuchnia, druga strefa to jest jadalnia, która też jest wydzielona takim prostokątem nad jadalnią, i trzecia strefa to jest salon. Tutaj jeszcze zatrzymam się chwilkę przy tej jadalni. No, kocham wielkie lampy, w ogóle kocham lampy, różne, bardziej ozdobne, mniej ozdobne, więc tutaj jeszcze się cofnę. Sebastian Herkner, który dla Vibi zaprojektował tę lampę Model Contour, który po prostu pięknie oświetla lampę, wyspę wieczorem. Już może dość tego samozachwytu. I też z racji na to, że bardzo często przyjmuję swoją liczną rodzinę, to musiał być stół wielki. On jest fajny, rozkładany do bodajże 3,20 m, także naprawdę możemy w kilkanaście osób spokojnie.
zdjęcie tu już widzieliście. Zobaczcie, zobaczcie, jak wygląda. I też, co jest ciekawe, nie wiem, czy coś mi się zacięło. Chciałam się upewnić, czy mnie dobrze słychać. Zaraz zobaczę. Przerywa. Już jest OK? OK. Tak, już jest OK. Chciałabym potwierdzić. Tak. Coś tutaj mi się zawiesiło. Dobrze. Podobno tu jest 5G. Dobrze, to wracając do mojego salonu. Co tutaj bym chciała powiedzieć? Chciałabym powiedzieć, że duże zdziwienie było, kiedy postanowiłam nie ustawiać całego kompletu wypoczynkowego w stronę telewizji, w stronę telewizora. On oczywiście jest, on nawet jest na środku. Natomiast chciałam troszeczkę tak zaburzyć ten taki klimat, że oto siadamy w kącie telewizyjnym. Bardziej mi zależało na tym, żeby właśnie wybrać taki komplet wypoczynkowy, w którym będziemy mogli siedzieć jako rodzina ze znajomymi, z dzieciakami na co dzień naprzeciwko siebie. I powiem szczerze, że to rozwiązanie bardzo mi się podoba i tak jak właśnie niektórzy się tutaj martwili, że będzie to niewygodne, jeśli już tę telewizję będziemy chcieli oglądać, natomiast zapewniam, nie, mamy fajne mobilne pufy, tutaj właśnie poszłam znowu w markę, na której pracuję z klientami w Gala Collezione. Ja akurat wybrałam, już Wam pokażę tutaj bliżej, kolekcję Monday. Lekkie formy na nóżkach, o tyle mobilne, że mogę sobie pufy przestawiać w dowolny sposób, raz są pod nóżkiem, raz są siedziskiem. Właśnie fajnie jest, że siedzimy naprzeciwko siebie, a nie właśnie przodem do telewizora. Widzę, że tutaj ktoś napisał, że to u klientów jest plaga rzeczywiście. Nie, ta sofa akurat nie jest rozkładana, odpowiadając na pytanie, ponieważ w moim biurze jakby biuro pełni też funkcję pokoju gościnnego i nie miałam takiej potrzeby, żeby tutaj w salonie gościć ludzi i ludzi, gościć znajomych czy rodzinę. Dobrze, wracając do jak czyścić tapicerkę właśnie. Tak, te sofy są, to jest prawie najjaśniejszy model tapicerki, jaki mogłam wybrać, bo jest to bodajże drugi z całego próbnika, wzornika, ale jest to materiał z serii AquaClean. I ja troszkę też już długo miałam taki moment, kiedy nawet moi klienci bali się bardzo takich właśnie jasnych, jakby gdzieś tam szliśmy zawsze w te szarości, w takie bardzo, można powiedzieć, bezpieczne kolory. I dojrzałam do tego, że wybierając bardzo dobrej jakości materiały, po prostu się nie musimy o to martwić. Ja naprawdę mam dwójkę dzieci, mam 10-latka, bardzo żywego. Mam 8-letnią córkę, która z ogrodu, to jest dla mnie nowość, przynosi na stopach bardzo różne rzeczy, trawę, błoto i inne. I po prostu zwyczajnie wystarczy to lekką gąbeczką z wodą, bez żadnych detergentów zmyć. Takie rzeczy już się zdarzały i naprawdę nic się z tym nie dzieje. Tak samo dywan. Dywan też jest prawie biały i on taki jest, po prostu wystarczy odkurzać, jak coś się zadzieje, to wystarczy po prostu szczoteczką go wymyć, więc naprawdę bardzo zachęcam do tego, żeby trochę się tymi kolorami bawić też, nie używać tak, no oczywiście zawsze praktyczność jest, wiemy, w Polsce najważniejsza, natomiast da się żyć też w białym wnętrzu z białymi meblami i one na razie mają pół roku, żyją, nic się nie dzieje i po prostu sobie spokojnie korzystamy. I tutaj jest jeszcze właśnie taka ciekawa rzecz,
Nie mamy w domu, idąc troszeczkę tak w kierunku już ekologii, zrównoważonego rozwoju, podobno zaraz już w ogóle nie będzie można w okolicach Warszawy palić drewnem, więc nie zdecydowałam się na kominek taki klasyczny. Mamy biokominek na biopaliwo, ten czarny taki element, który widzicie, to jest właśnie wkład, gdzie jeżeli chcemy go rozpalić, wlewamy biopaliwo, pali się pięknym ogniem, nawet daje ciepło. I żeby tak wydzielić tą strefę właśnie z kominkiem, ten fragment ściany też chciałam jakoś wyeksponować. No i tutaj jak byłam w showroomie Cosentino właśnie w poszukiwaniu blatu do kuchni, no to moje oczy tutaj przykuła ona, Helena. Więc to jest kolejny wzór Dektonu, nazywa się Helena, też jest w powierzchni tej właśnie X-Gloss, odbijającej światło. Nie wiem, czy akurat na tym zdjęciu to tak dobrze widać, ale ten Dekton, też bardzo fajnie odbija światło. Więc tak naprawdę o każdej porze dnia ta ściana wygląda inaczej. Bardzo fajne rozwiązanie. Tutaj też, jak widzicie, mamy całą powierzchnię tak naprawdę. Oczywiście mamy otwory. Tam przy kratce, która jest tam na potrzeby rekuperacji, jest takie przejście techniczne, przecięcie techniczne. Natomiast tak naprawdę z racji na to, my tutaj mamy wysokości 2,85. Ja mam od góry do dołu jeden wzór. Nieprzecinający się, bardzo fajnie to wyszło. No i nasze fotele, tak jak widać na tym zdjęciu, które już wtedy były kilka dobrych tygodni używane w lato, a co jest ważne, bo wtedy właśnie w bosych stopach dzieciaki wchodzą, nic się z nimi nie działo, także nie bać się jasnych kolorów, absolutnie. Na parterze, czyli mamy trzy strefy, takiej można powiedzieć strefy, trzy części strefy dziennej. Mamy też małą łazienkę taką gościnną. I tutaj to była tak naprawdę jedyna taka, można powiedzieć, przeróbka, którą robiliśmy, przesunięcie ściany jakiejkolwiek do domu, ponieważ jak zobaczyłam rzut samego domu, ja od razu wiedziałam, że on mi pasuje, ja nie potrzebuję tutaj żadnej ingerencji swojej zbyt wielkiej, bo jakbym zaczęła, to bym nie skończyła, więc jedyną taką właśnie ingerencją była ta łazieneczka, ponieważ tutaj widzicie też prysznic, taką małą wnękę prysznicową. Ona pierwotnie jej nie było, tam właśnie była usytuowana miska WC. Natomiast stwierdziłam, że chciałabym tam jeszcze dać taką właśnie możliwość brania prysznica. Kosztem kawałka schowka przy garażu zrobiliśmy taką wnękę, jestem z niej bardzo zadowolona. I jak widzicie tutaj moja ulubiona kolekcja, absolutnie jestem fanką po prostu Antonio Citterio, już jakby zanim jeszcze dom był w planach, ja już wiedziałam, że kiedyś będę miała to u siebie. Uwielbiam obłe kształty, uwielbiam te wykończenia, uwielbiam te formy. I tutaj, zresztą w drugiej łazience użyłam dokładnie tej samej kolekcji, nie chciałam w ogóle nic kombinować, więc miska WC, mała mikroumywaleczka, która po prostu skradła moje serce zawsze. Jak i tutaj widzę też, pytania, przepraszam, bo nie wszystkie pytania teraz właśnie widzę, więc co to za model miski WC? No więc to jest właśnie Geberit, cała kolekcja Antonio Citterio. Do tego jeszcze dobrałam różne detale, takie jak tutaj macie nie wiedziałam, więc to jest taki konfigurator stelaża WC z przyciskiem,
Bardzo fajnie to działa na, stronie internetowej. Wtedy mamy pewność, że przycisk na 100% będzie nam pasował. Mi akurat i tutaj od nas zależy, czy wyjdziemy od stelaża, bo on może być szerszy, wyższy. Różne są jakby przesłanki, dla którego taki wybieramy. A ja akurat wyszłam od przycisku, ponieważ mi zależało na tym, żeby tak jak jest biała ceramika, bardzo fajnie, ona tak jakby, może nie to, że się błyszczy, ale ma bardzo ładną powierzchnię gładką. Chciałam, żeby przycisk do tego nawiązywał. I tutaj właśnie wybrałam białe szkło z ringami chromowanymi. Moim zdaniem bardzo fajne, eleganckie rozwiązanie, które tak, no, nie jest to taki zwykły, ordynarny po prostu przycisk spłukujący. Dla mnie to też ma znaczenie. Pytanie, widzę, jaki jest konkretnie odpływ liniowy. To tutaj odpływ, który widzicie, to jest seria Clean Line i też dla architektów bardzo fajna sprawa. One występują w różnych szerokościach, bodajże 90 oraz 130, ale my te 130 możemy przycinać dowolnie. Mam nadzieję, że możemy, ja tak robię. Więc jeżeli mam na przykład kabinę o szerokości metra, to bardzo fajnym rozwiązaniem jest zakup tego 130-centymetrowego odpływu i po prostu przycięcie i wtedy mamy na całą szerokość kabiny odpływ. Bardzo fajnie to działa, bardzo fajnie odbiera wodę. Tam też w drugiej łazience będę miała takie zbliżenie. Bardzo łatwo się go czyści. Mamy taką przyssawkę w zestawie. Wystarczy tylko po prostu podważyć ten element środkowy. Wyjmujemy, co tam się zebrało. No, moje włosy zawsze tam się znajdują. Co jakiś miesiąc to robię. Wyjmuję. Bardzo fajna pielęgnacja. Więc tutaj ta łazieneczka nam się taka udała, prościutka i dobrze, ledwo widać ten odpływ. Dobrze, ja na drugim zdjęciu będzie bardziej widoczny, więc zaraz do niego dojdę. Więc zapraszam Was na górę. Na piętro wchodzimy. Ja się na chwilę zatrzymam na tych schodach, ponieważ mam bardzo wiele pytań o te schody. To nie jest kamień, to nie jest spiek, to nie jest beton, to jest gres. To jest po prostu gres barwiony w masie. Na szerokość schodka jest płytka, także jakby ktoś chciał, to bardzo fajne rozwiązanie, niedrogie. Lecimy dalej. Dobrze, tutaj zapraszam Was w takim razie może od razu do mojej sypialni. Skaczemy dalej. Moja sypialnia. Ta lampa w ogóle wędruje ze mną z mieszkania do mieszkania. Dostałam ją od moich rodziców, więc mam nadzieję, że będę ją miała już zawsze ze sobą. Pewnie znacie ten model Petit Friture. Wielkie łóżko, musiało być wielkie, dwoje dzieci, jeszcze jakieś zwierzęta się zdarzają. Także tutaj akurat chciałam wcześniej moja sypialnia wyglądała tak, że miałam 1,60 m łóżko, jeszcze 20 cm i już drzwi. No to tutaj chciałam, żeby było, że tak powiem, przestrzennie. Jedną ścianę wykorzystałam na zabudowę. Ja nie jestem bardzo tutaj modowo nastawiona, raczej właśnie kilka czarnych bluzek, kilka białych, dużo jeansów i koniec. Więc tak naprawdę podzieliłam po prostu szafę na część męską, część damską. To co ciekawe i bardzo polecam, to jak zobaczycie pod półkami, półki na książki oczywiście, pod spodem jest taka mała szafka, tam się skrywa malutka lodóweczka. Bardzo przydatne moim zdaniem urządzenie w sypialni. Po prostu zawsze mam zimną wodę, bąbelki, czy jak zwał, tak zwał. Jak dzieci w nocy chcą coś do picia, to nie muszą schodzić po schodach na dół, tylko przychodzą sobie tutaj, biorą coś do picia i mniej ambarasu jest. I druga część mojej sypialni, która może jest trochę mniej oczywista,
Mogłam oczywiście zrobić jeszcze jedną łazienkę na piętrze, która by była taką łazienką master, natomiast się na to nie zdecydowałam. Łazienka jest jedna, natomiast takim zabiegiem postawienia ścianki szklanej z zasłonką, jak widzicie, mogę ją sobie zasłonić, wtedy części tego, jakby tamtej części nie widać. Zrobiłam tam sobie coś dla siebie, czyli taką część, można powiedzieć, mini spa. Stoi wanna, stoi bieżnia, ja tam ćwiczę, ja z tamtej wanny korzystam. Powiem szczerze, że jest to chyba najtańszy możliwy sposób na zrobienie dodatkowej łazienki, to po prostu na kawałku gresu postawić wannę i mamy łazienkę. Więc ja mam też taką mini łazienkę w swojej sypialni, no i strefę do ćwiczenia. Lecimy dalej, lecimy do łazienki. No, to jest tak naprawdę taka nasza łazienka master. Ona jest jedna na piętrze i rzeczywiście stwierdziłam, że jak będzie jedna, to niech w niej będzie po prostu wszystko. Więc mamy wannę wolnostojącą, mamy dwie umywalki, mamy miskę WC, mamy bidet, przepraszam, zabrakło mi słowa, i obszerny prysznic. Więc tak naprawdę zdarza się, że ja po prostu jestem pod prysznicem, a wszyscy beztrosko sobie korzystają z umywalki, wanny, nikt na to nie patrzy. Taki mamy styl, ale rzeczywiście ta łazienka naprawdę jest bardzo funkcjonalna. No i tutaj znowu moja ukochana kolekcja Antonio Citterio. Natomiast to, co tutaj jest, to są te przepiękne, w tej łazience na dole widzieliście umywalkę wiszącą, taką małą, kompaktową. Natomiast tutaj mamy, dobra, to jeszcze o umywalce zaraz, ale tutaj wrócę do odpływu, bo tam ktoś pisał, że nie było widać dobrze odpływu na zdjęciu. Tutaj jest widać go znacznie lepiej, więc jak widzicie, to jest taka rynna po prostu, która jest bardzo fajnie i łatwo ją można wmontować w płytki. Ja w tej łazience na dole zainstalowałam ten odpływ z racji na to, że sam prysznic, sama kabina jest mniejsza. Nie dystansowałam już odpływu od ściany, on jest przy samej ścianie, my możemy go dowolnie tak naprawdę montować, to wszystko zależy od spadku. Natomiast tutaj on rzeczywiście jest delikatnie zdystansowany, tutaj mamy 1,30 m, cała linia jest użyta, woda wpada do rynny i wpada do tego środkowego elementu i tam, gdzie właśnie widzicie znaczek gabarit, to jest coś, co wyjmujemy, jeżeli chcemy wyczyścić ten odpływ. Naprawdę, jeżeli chodzi o użytkowanie, to jest bardzo, bardzo fajne. Co to za płytki? To są płytki gresowe, są marki Tubondzin i to jest jedna, obie są kolekcje Macieja Zienia, jedna to jest Timeless, a druga Sophisticated. Także jakbyśmy tam dalej szli, to jeszcze mogę więcej o tym powiedzieć. No i jak widzicie, tutaj do miski WC doszedł właśnie bidet. Moim zdaniem no, bardzo to wygląda estetycznie, po prostu no, powtórzę się, uwielbiam obłe kształty. W czyszczeniu zero problemu, żadnych zakamarków, cały czas jest to po prostu no, piękna ta miska, właśnie ktoś napisał, no, możemy rozmawiać o kibelku, tak, po prostu też może być ładny, więc naprawdę zwracajcie na to uwagę. Wracam do umywalki. To jest właśnie jakby kontynuacja tej serii, też ten obły kształt, dodatkowo zwróćcie uwagę na korek. Tutaj mamy ceramiczny korek, zresztą ten sam korek był w tej umywalce dolnej. Rzadko się zdarza, naprawdę takie fajne wykończenie. Ten korek wystarczy, on jest w tej formie takiej klik-klak, tak? Czyli wystarczy go wcisnąć i się po prostu zatyka. Te umywalki też występują w opcji bez tego otworu przelewowego. Ja mam dzieciaki, więc stwierdziłam, że jak mają
mają zrobić jakiś kłopot tutaj z zalaniem, stwierdziłam, że jednak zdecyduję się na to, żeby ten przelew był. Tutaj też na tym blacie widzicie kolejną wersję dektonu, ponieważ już znając ten materiał, który po prostu będzie nie do zdarcia. Tutaj mamy dekton, tym razem w wersji matowej, jest to dekton Kira. Chciałam tutaj nawiązać do tych takich naturalnych elementów, które znajdują się na płytkach, czyli takie beżowe, troszkę właśnie takie kamieniopodobne. Ten motyw się znalazł właśnie też na blacie, natomiast jest takie troszeczkę odcięcie i jest to taka ciemniejsza wersja. Mi się podoba. I znowu bardzo łatwo jest z niego zetrzeć pastę do zębów. Może jeszcze wrócę a propos ścierania i w ogóle użytkowania. Materiały, które widzicie, których użyłam zarówno na parterze, w łazienkach, one wszystkie mają takie drobne wzorki. To też nie jest przypadek. Oczywiście ja bardzo lubię sprzątać, wiadomo jak każdy, natomiast przez ten zabieg właśnie użycia takich materiałów, nie muszę tego robić tak często, po prostu na tych materiałach nie widać tak jakiegokolwiek kurzu, to w ogóle, więc ja muszę sobie przypominać, żeby rzeczywiście coś tam zetrzeć, ale jakieś takie drobne zabrudzenia naprawdę są tak mało widoczne, że nawet jak po prostu zapomnę przetrzeć tej powierzchni, no to tak zwanego wstydu nie ma, bo po prostu to jest trudno zauważalne. I mówię naprawdę serio, po pół roku użytkowania tych wszystkich powierzchni. Na piętrze jeszcze, właśnie tak jak mówiłam, mam dwójkę dzieci, więc to jest ciekawe, że oni stwierdzili, że sobie będą sami projektować. Więc namówiłam ich na to, żeby sobie zrobili taką bazę po prostu białą. Tutaj znam swoje dzieci, ten pokój nie będzie tak wyglądał długo. Tutaj się zaraz coś zadzieje na ścianach, już wybieramy tapety, więc będzie się działo. Natomiast oboje stwierdzili, dobrze, to robimy sobie taką samą bazę, więc dostali takie samo łóżko, taką samą szafę, taką samą komodę i biurko i sobie będą kombinować. Więc syn na razie poszedł w takie zupełne stonowanie i nic mu więcej nie potrzeba. Córka wiadomo, już trochę więcej, trochę różu, aczkolwiek to też teraz już podobno nie jest modne, więc ja się tam nie wtrącam, ja tylko po prostu gdzieś tam kupuję, o co poproszą, no to co mam powiedzieć, tak to jest. Natomiast tutaj niedługo na pewno będziemy mieli zabawę z tapetami, może być tak, ktoś napisał, wykładam hajs, dokładnie, tak to wygląda. Słuchajcie, no i tak naprawdę nie zrobiłam zdjęcia w swojej pracowni, bo ona jest jednym wielkim po prostu miszmaszem jeszcze. Obiecuję, nadrobię to, obiecuję, wrzucę na Instagrama niedługo jakieś zdjęcia pracowni, natomiast tam po prostu mam dwa ogromne biurka, komputery i masa próbek i no taki to jest trochę jeszcze wielki jeden nieład, ale już do tego dążę, żeby tam było coraz lepiej i jeżeli będę się z kimś spotykała projektowo, a już takie spotkania miałam oczywiście nawet kilka. Podobno klienci się tutaj bardzo dobrze czują i bardzo dobrze im się pracuje z tym, że mogą mieć wszystko pod ręką, wszystkie próbki, także tak sobie trochę tłumaczę ten nieład w biurze, że on jest po to, po coś, on jest po coś. No i tyle, słuchajcie, mogę jeszcze tak ja mówić i mówić, ale może po prostu macie jakieś pytania, na które chętnie Wam opowiem. Kasiu, bardzo Ci dziękuję za ten piękny spacer. Moja droga, zaczniemy od pytania. Wiem, że takie pytania zazwyczaj się pojawiają i architekci je uwielbiają, tak. O farby, natomiast tutaj się pojawiło o zasłony i ono się pojawiło wielokrotnie, więc pozwolimy je sobie zadać. Także Aleksandra chce wiedzieć, skąd te zasłony? Słuchajcie, to jest w ogóle bardzo
Dobre pytanie, bo bardzo dużo osób mnie pyta, skąd zasłony? Ja w ogóle nie pracuję na gotowych materiałach, jeżeli chodzi akurat o dekoracje okienne. Współpracuję z firmą, która po prostu szyje wszystkie rzeczy, takie jak zasłony, firany, żaluzje, rolety zewnętrzne, wewnętrzne, na wymiar i po prostu... Powiem szczerze, najszczerzej na świecie, ja nie pamiętam żadnej nazwy materiału, który stosujemy, przynajmniej na zasłonach, bo jest zawsze inny, zawsze inaczej wygląda. Ja kiedyś doszukałam się jednego z materiałów na inwestycji, jaki on jest. Podałam na Instagramie, chciałam dobrze, okazało się, że to był błąd, ponieważ klientka, która później użyła dokładnie tego samego materiału, który był wtedy na zdjęciu u siebie, miała na zewnątrz inny typ zieleni oraz sąsiadujący ze sobą budynek, który miał taką fioletowawą elewację. Więc nasze szare zasłony przy tym otoczeniu okazały się fioletowe. I było, no na szczęście nie było do mnie pretensji, natomiast to był taki no jednak potwierdzenie tego, że słuchajcie, wybierajmy materiały na zasłony, przystawiając zawsze materiał do okna, na którym się mają znaleźć. Nie w salonie, nie w showroomie, bierzmy próbniki do domu i w tym domu wybierajmy, popatrzmy, przez materiał na swój widok i wtedy tylko jesteśmy pewni, że to będą na 100% ten materiał i ten efekt. Także mam wspaniałego dostawcę, który szyje, mogę przekazać do niego kontakt. Jeżeli chcecie, piszcie na jakiś prywatny na przykład Instagram, natomiast do niego zapraszam się wybrać i tam dopiero brać próbki i wybierać zasłony, materiały. Dziękuję Kasiu za tę bardzo ważną wskazówkę. Słuchałam z uwagą, bo jestem na podobnym etapie wyboru właśnie. I skąd lampa nad wyspą kuchenną? To już chyba mówiłaś, Vibia, ale... Tak, to jest marka Vibia, hiszpańska marka Vibia, model Contour, projekt Sebastian Herkner. No, co mogę więcej powiedzieć? Mogę ją nawet dla Was zaświecić, jeżeli ktoś chce, bo jestem tutaj. Myślę, że byłoby jaki to stół. Jaki to stół? Pewnie chodzi o ten, tak. Stół w jadalni to jest BoConcept i to jest Karim Rashid. No ja tutaj przepraszam, że tak projektantami, ale po prostu nie ukrywam, że no to była, może o tym nie wspomniałam, ale gdzieś tam zawsze staram się tak zagłębić właśnie, kto zaprojektował, więc ten stół zaprojektował Karim Rashid. To jest marka dla marki BoConcept i nazywa się Ottawa. Tak, dokładnie. Kolekcja Ottawa, są też krzesła, my mamy akurat krzesła w górze. Tak, pięknie. Tak. Ile metrów ma strefa dzienna? Słuchajcie, cały dom, teraz też muszę z pamięci powiedzieć, cała strefa użytkowa to jest 160 metrów. Z czego jakieś właśnie około 90 mamy tutaj. Przepraszam, bo mi zaschło w gardle. Pozwolimy Kasi na to, żeby łyczka wody wzięła. Znam ten ból. Tak. Czyli ja 90 metrów. Tak, pytanie. Tak. Agnieszka. Blat ze strony hokerów od spodu. To jest oryginalna płyta. Płyta pod spodem, no nie ma tego samego koloru, który ma ten dekton na wierzchu, ale jest to dosyć gładka powierzchnia w kolorze tego, który mamy tutaj boczek. Także ona się nie różni, jest gładziutka, nie zahacza rajstop, jeżeli się bierze nogę na nogę, bo wiem, że tak się zdarza. Już. Jest. Okej. Okay. Umywalki i miski to ta sama kolekcja Geberit? O to pyta Dagmara. Tak. To jest cała ceramika, która jest w obu łazienkach, to jest Geberit i kolekcja, bo tam są dwa rodzaje umywalek, ale obie to jest Antonio Citterio, zarówno miski i tak, kropka. Wszystko to jest ta sama kolekcja. Cudownie. Teraz Zuzanna pyta. O.
Boże, mam wyrzuty sumienia, że... Ale okej, okay, wszystko już Nie, tak? tak. Ja po prostu sobie odkaszlę i działam dalej. Okej. Okay. Zuzanna pyta o... Tak, pytanie o układ funkcjonalny. Co było dla Pani kluczowe? Czym się Pani kierowała przy planowaniu pomieszczeń i mebli? Czy od razu wiedziała Pani, jak wszystko będzie rozłożone? Czy był to proces? Dobre pytanie. Ja powiem tak. Jednym z największych komplementów, taka dygresja znowu, który dostałam, to jak jedna z moich tutaj koleżanek po fachu weszła i powiedziała, no nie zacytuję dokładnie, ale no, widać, że projektantowi tutaj się nikt nie ingerował w projekt. Tak, nie ingerował w projekt. Tak. I powiem szczerze, że nie wiem, czy mieliście szansę, ja mogę też w ogóle kiedyś może do tego wrócić, ale tutaj jest dokładnie jak na wizualizacjach. Ja postanowiłam być sama dla siebie najlepszym klientem, jakiego można mieć, to znaczy po zaakceptowanej koncepcji w ogóle nie pozwoliłam sobie sama już na jakiekolwiek zmiany. To już było po prostu zadecydowane, więc tylko wtedy wiedziałam, że ja sama ze sobą nie zwariuję i ten proces będzie łatwy. My weszliśmy jakoś w maju już, wydaje mi się, że tak, w maju rzeczywiście z wykończeniem. Wszystkie decyzje, mówię szczerze, wszystkie 100% decyzji zostało podjętych w lutym. Wszystkie zakupy zostały zrobione w lutym. Wszystkie decyzje... Fugi później wybierałam na budowie, zasłonki wybierałam na budowie, już tutaj, ale wszystkie materiały takie jak blaty, jak kolory lakierów, jak deska podłogowa, jak gresy, lampy, od których nie ukrywam, że w ogóle wyszłam do całego projektu, wszystko zostało zadecydowane w lutym, koniec. Więc tak naprawdę tylko dlatego ten proces przebiegł dobrze, a kluczowym pytaniem tutaj jest, czym się kierowałam. Ja chciałam, żeby ta przestrzeń nie była niczym ograniczona, żeby po prostu tutaj było przestrzennie i przejrzyście. Żeby to było takie twoje w 100%. Moja droga, Krystian z kolei, na jakim programie do projektowania wnętrz pani pracuje? Chcę wiedzieć właśnie. Projektuję w Archicadzie. Także... Panie Krystianie, Dobrosława, postumenty też z dektonu, bo tam był taki postument z rzeźbą. Postumenty, tak, nie, postumenty akurat moja dobra przyjaciółka zrobiła Ula Michalak, która robi też ceramikę, którą widzicie w ogóle gdzieniegdzie na zdjęciach, właśnie z jej ręki wyszły i jedna tutaj waza to jest prezent, druga to jest prezent od moich przyjaciółek, a postumenty to są też rzeczy zrobione właśnie przez Ulę. O, super. Aleksandra pyta o to, bo to pytanie się pojawiało kilkokrotnie, skąd tak. Są te wiszące półki po obu stronach telewizora? Piękne. To również jest bo koncept. To są takie, one są właśnie takie nieregularne, to jest, mogę nawet, nie wiem czy mnie widać, tak? Mogę wam pokazać. Tak, tak, to, tak. To jest seria Como. Półki Como i nie ukrywam, że bardzo często z nich korzystam w ogóle w projektach. One są takie nieregularne, fajne i bardzo fajnie lekko wyglądają, więc to jest, bo koncept seria Como. Super, bardzo, bardzo dziękuję za odpowiedź. Kolejne pytanie o stoliki kawowe. Słuchajcie, tutaj teraz tak. Wiem, że zaprojektowały je Beza Projekt. Dziewczyny z Beza Projekt i one są, a drugi to jest Tomek Rygalik i teraz muszę się bardzo, to marka, na 90% to jest Noti i MDD. Okay. Przepraszam bardzo serdecznie za, teraz nie pamiętam, które jest które, ale na pewno jedne są z MDD, drugie, oba to są projekty polskie. Super. To twoje wnętrze naprawdę jest przesycone znakomitymi nazwiskami. Ula pyta cię o to, na jakim etapie budowy domu najlepiej się zgłosić do projektanta wnętrz? O, najlepiej przed budową. Nie, powiem szczerze, to jest bardzo dobre pytanie. Jeżeli są tutaj osoby nie projektanci, tylko właśnie już klienci końcowi, słuchajcie, naprawdę jak najwcześniej się zgłaszajcie. Nie po to,
żeby wykonać projekt, ale po to, żeby zarezerwować czas. To jest bardzo ważne, ponieważ ja już otwarcie o tym mówię, że jeżeli ktoś się zgłasza do mnie, że dzień dobry, właśnie odebrałem klucze, to ja mówię do widzenia. Oczywiście pół żartem, pół serio, ale słuchajcie, to jest tak, my mamy tak naprawdę cały rok zaplanowany naprzód. Gdybyśmy tego nie mieli, to znaczy, że no ciężko rzeczywiście, no to jest tak, to nie jesteśmy tylko my, to są ekipy. Bardzo często nie chcecie od nas tylko projektu. Ja już rzadko mi się zdarza, że wykonuję sam projekt. Zazwyczaj jest to projekt i realizacja, bo ja już to wiele razy mówiłam, i może to nie jest takie no, popularne, ale ja nie wykonuję najpiękniejszych projektów wnętrz na świecie i nawet nie aspiruję do tego. Natomiast mogę nieskromnie powiedzieć, że ja dobrze wykonuję projekty, które już jakby realizuję projekty, które i tak naprawdę to tu jest ogrom pracy. To są godziny na budowach, to są godziny z wami spędzone na oglądaniu próbek. Więc to, że macie wizualizację, fajnie. To możemy zrobić, ja mogę to zrobić, zlecić zdalnie, to nie ma problemu za tydzień. Ale wy nie chcijcie projektu, wy chcijcie realizację projektu i to jest gigantyczna wskazówka. I odpowiadając w końcu na pytanie, słuchajcie, dajcie nam naprawdę z pół roku wcześniej znać, że wy już myślicie o tym, że będziecie chcieli z nami robić projekt. W tej chwili przyjmuję zlecenia na no może późną, wczesną, na jesień i to jest tak naprawdę po Bożemu. A najchętniej bym chciała wiedzieć, że macie od nowego roku jakiś projekt ze mną, wtedy on będzie przebiegał super. Jeszcze tylko dodam, przepraszam, że się rozwlekam, ale my ten projekt zaczniemy robić oczywiście dopiero później, tak? Bo to też nie ma sensu, żebyście wy z projektem siedzieli przez pół roku, bo on po prostu wam się opatrzy, mama, babcia, dziadek zobaczą, każdy doda 5 groszy, to nie o to chodzi. Natomiast zgłaszajcie się naprawdę przynajmniej pół roku przed tym, jeżeli ten projekt by miał zacząć powstawać. Dokładnie, więc słuchajcie, minimum pół roku tutaj pytanie, odpowiedź na pytanie Uli. Agata z kolei pyta, gdzie są umieszczone gniazdka w kuchni? Gniazdka w kuchni, tak, jedna część to jest oczywiście, nie widać, prawda, tak, ja, może ja pokażę po prostu. Może tak. Jeżeli będzie. Możesz, oczywiście. Matko, to poczekajcie, odłączę się, mam nadzieję, że tutaj nic nie przerwie, dobrze. Ja też zrobię większy ekran. Dobra, o. Więc tak, jedna część to one są tutaj, o. I tutaj mam taką długą listwę, gdzie mam podłączony blender, czajnik. Mam też bardzo ciekawa sprawa, to jest radyjko, słuchajcie, zobaczcie, to wam pokażę. Nie wiem, czy widać. Widać oczywiście, tylko coś nam się stało z połączeniem w tej chwili, ale radyjko jest naprawdę super. O, kolejne. Zobaczcie, a tutaj w blacie po prostu mamy wycięte. Kasiu, nie wiem, czy mnie słyszysz, ale właśnie chyba ta wędrówka nie za dobrze wpływa. Nie dobrze zrobiła. Dobra, to wracam tu, gdzie jestem w takim razie. Co to za radio super? Słuchaj, radio zrobiło furorę, Kasiu, więc odpowiadaj mi. To już poczekajcie, jeszcze tylko, czy mnie słychać teraz? Słuchać, widać, teraz jest super. A, dobra, bo ja się nie widzę, ale to nie szkodzi. Więc to, co to za radio? Tutaj w ogóle cały osprzęt elektryczny mam marki Gira, to jest seria E2 w takim szarym matowym wykończeniu. Jestem. W szarym matowym wykończeniu i właśnie oni mają taką możliwość wstawienia modułu, tak naprawdę dwóch modułów, gdzie jeden z modułów to jest głośniczek, a drugi z modułów to jest właśnie radio. To jest nic skomplikowanego, nie odbiera Spotify'a i tak dalej, to jest tylko i wyłącznie radio. Ale mam takie samo w łazience i bardzo fajnie się sprawdza. Wow, super, wspaniały pomysł. Kasiu, kolejne pytanie, tym razem Daria pyta. Czy da się tak naprawdę zmieścić w budżecie, które się założyło? Kiedy tak naprawdę jesteśmy w stanie szacować koszt? Więc tak, jak pracujemy razem ze mną, to zawsze się mieścimy w budżecie, bo to jest pierwsze pytanie, jakie ja w ogóle zadaję. Tak? To jest pytanie o budżet.
Nie wyobrażam sobie, żeby tego budżetu, jakby nie wyobrażam sobie, że mówicie, że macie na przykład 100 tysięcy, że mamy 100 tysięcy i ja na koniec wam mówię, że tak naprawdę my wydamy 150. No nie może tak być, tak? Więc projekt robi się pod budżet. To jest jedno z pierwszych pytań, jakie mam, to jest jaki macie budżet i to nie ma się co wstydzić. Mamy duży, mały, jaki mamy, ale później odpowiadając wam na pytanie, jak piękny będzie wasz dom, ja odpowiadam od razu ten obrazek za tyle. Nie możemy tutaj oczywiście, nie mówię o takich rzeczach jak na przykład, to też jakby nawiązanie jest do poprzedniego pytania, gdzie mówiłam o tym, że my nie zrobimy pół roku wcześniej już samego projektu, a on potem sobie czeka, bo właśnie dlatego po drodze będzie nie wiem ile podwyżek, więc projekt sam robimy już z kosztorysem naprawdę, nie wiem, na miesiąc, dwa przed samą realizacją. Oczywiście zakładamy sobie jakiś bufor bezpieczeństwa, ale ten bufor bezpieczeństwa musi się zawierać w budżecie, jaki podacie, a nie w moim wymyślonym buforze. Więc tak, da się, jeżeli projekt jest dobrze zaplanowany, jeżeli robicie go z projektantem, który realizuje później to z wami. Bo jeżeli wy sobie sami podobne rzeczy będziecie robić, no to podobna lampka, tutaj mała decyzja, mała zmiana już może bardzo wam zaważyć później na tym właśnie, że ten, z tym budżetem się po prostu nie wyrobicie, tak? Więc da się i te koszty musimy szacować na samym początku. Dokładnie. Tutaj jak najbardziej pilnujemy budżetu. Dziękuję za odpowiedź. A poproszę o kolejne pytanie. Widziałam, że było tam pytanie dotyczące tego, co było na podłogach. Bo o tym chyba nie mówiliśmy. Tak, na deski to jest deska berlinecka. Ja tutaj znowu jestem taka trochę nudna, no bo to jest taki kolor, taki właśnie zgaszony. On się nazywa marcepan. Marcepan muffin nawet. Ułożyłam ją sobie w wiodełkę klasyczną. Znowu bardzo fajne rozwiązanie, jeżeli chodzi o utrzymanie czystości. Więc tutaj mamy połączenie gresu z deską berlinecką. Super, bardzo dziękuję za odpowiedź. Jak zaczynała Pani swoją karierę? O, Joanna Cię. To ciekawe pytanie. No ja wiele różnych rzeczy robiłam, zanim się zajmowałam tym, czym się zajmuję. Tak naprawdę ja jestem też logistyk, marketingowiec, instruktor fitness, więc może nie wszyscy o tym wiedzą, więc jakby długo dochodziłam do tego, co robię. Natomiast pierwszy mój projekt to była moja praca dyplomowa, która moja koleżanka z agencji marketingowej, z której odchodziłam, bo byłam już w 8 miesiącu ciąży z moją córeczką, powiedziała: słuchaj, to może zanim urodzisz, byś zrobiła mi projekt wnętrza. I od tego się zaczęło. I od tego się zaczęło, ona powiedziała, że po prostu mi ufa, ja wtedy zaczynałam. To było rzeczywiście już 8 lat temu, 9 nawet, 8 z haczykiem. Wow. Jak powiedziałam to na głos, to teraz dopiero usłyszałam, jak długo się tym zajmuję. I później już jakoś poszło, po prostu. Tylko i wyłącznie mam klientów z polecenia, tak naprawdę. Lubię tak pracować. I tak. Kończę. Tak zaczynałam. Dziękuję bardzo, Kasiu, za to, że podzieliłaś się z nami. No, myślę, że bardzo fajną i bardzo taką prywatną historią. Pytanie, ponieważ troszeczkę nam się te pytania rozwlekły w czasie. Czy mamy jeszcze jakieś pytania, które chcielibyście zadać? Ja tu widzę, że 4 osoby piszą, natomiast powolutku będziemy zmierzali do końca naszego dzisiejszego spotkania. Więc macie ostatnią szansę na zadanie. O, jaka płytka to już chyba właśnie, co jest na schodach? Tak, takie to pytania, jest na schodach. Tego jest bardzo. Tak, więc tak. Na schodach są płytki z kolekcji Industrio marki Tubondzin i w formacie 120 na 60.
I bardzo to jest ważne, że one są barwione w masie i wtedy możemy rzeczywiście sobie tutaj podziałać fajnie. Super. Lampa nad stołem, jaka marka? To się powtarzało już kilkukrotnie. Pytanie. Nie wiem, czy Kasia znowu coś przerwało chyba. Tak, to ja jeszcze raz. Tak, tak, tak. Lampa nad stołem, jaka marka? Aromas del Campo ma model Atil. Cudowny. Czy Pani wykonuje też wizualizację, czy również w Archicadzie? To chyba już... To w Artlantisie te wizualizacje tutaj powstawały, tak, bo zapomniałam o tym powiedzieć, że jeszcze Artlantis, korzystam z niego. Super. I wydaje mi się, że w tej chwili pytania, jest jeszcze ostatnie. Pani Kasiu, dziękujemy za wybór mebli. A tutaj Gala Kolezjone akurat śle podziękowania. To dziękuję. Ja dziękuję, że się tak dobrze sprawują. Dziękuję pięknie za poświęcony czas, Kasiu, za taką możliwość wędrówki po Twoim przepięknym wnętrzu, za to, że zaprosiłaś nas do swojego świata. Dziękuję Wam, moi drodzy uczestnicy. Dziękujemy za pytania, za komentarze. Było tego bardzo, bardzo dużo. Mnóstwo świetnych opinii na temat samego projektu. Ja również bardzo serdecznie dziękuję raz jeszcze patronom medialnym, jak również naszym partnerom, czyli markom Cosentino, Geberit i Gala Kolezjone. Dziękuję za poświęcony czas.